ale wieje cały czas. Porywy do 70 km na godzinę. Od kilku dni strasznie mocno wieje. Dzisiaj ma się uspokajać. Nawet bym powiedział rozpogadzać, chociaż te porywy wiatru jeszcze będą. Więc znowu nie całe jezioro pewnie będzie dostępne. No ale jest trochę wolnego czasu, więc czas sprawdzić dalsze losy tej jesieni. I zobaczymy. Kontynuuję walkę na twardo, na miękko, ale większymi przynętami. Mam też okoniówki, gdyby jak zwykle ze szczupakiem coś nie było. Zobaczymy. No niby po południu ma się uspokajać. Więc może jezioro się otworzy. Montuje się. Ale warunki jakie są, takie są. Muszę się dostosować. I próbować. Spróbuję tu, gdzie cicho, trochę na tych płciznach. Ta pogoda, wiatr pada, spróbujemy potrolować z kamerą. Zacznijmy od kiszki na tą przynętę. Patrzymy jak to będzie się prezentowało. Tam wieje i to jeszcze mocno wieje. Tutaj jesteśmy zasłonięci. Zobaczymy jak mnie tu będzie zrzucać. Popróbuję trochę na miękko, twardo. Zobaczymy. Wieje. Nie pogadam. Z tyłu wietrzysko, z przodu słońce i męcz się człowieku. Na duże przynęty nic mi się nie udało. Próbuję teraz na małego Riki. Rikiego małego. Trochę może okonek jakiś, może szczupak. Chcę dzisiaj mniejsze. Trochę po dnie. O, słoneczko zajdzie, może będzie coś i widać lepiej. O, o, jakie wiry wodne. Można się przestraszyć. Dobra, dryfujemy. Wiatr trochę, troszeczkę odpuścił. Trochę twardych, trochę miękkich. Zobaczymy. Czy może tu są, w tej zatoce, gdzie tak wiało. Jak tam walczysz? O, z wiatrem głównie, ale już odpuszcza, więc dryfuję tą zatokę, wiesz, teraz. Nic nie miałem, ryby na oczy nie widziałem. O, ja gdzieś tam się zjawiam. Co, planujesz pływać, czy nie spływasz czasami? Nie, no dzisiaj sobie popływam, także czekam na ciebie. No to dobrze, to tam dojadę. Na, o której będziesz, żebym już do kiszki tam wtedy wpływał? Wiesz co, to mi koło drugie, wcześniej właśnie nie wyrobię. Dobra, spoko. O. To tak planuję. Tak, będę wyjeżdżać. Dobra. Temperatura 11,7. Przy powierzchni. Ostatnio miałem 15,7, czyli spadła 4 stopnie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie wiem, ale kompletnie nieaktywne te ryby. Duża fala, tu już najbardziej rozbujana jest ta fala. Jakieś zapisy ryb nawet się pojawiły, ale nieaktywne. Pół dnia za mną i bez kontaktu. Prawdziwa jesień.
Czekam na Jacka. Może jego obecność sprawi, że pojawi się ryba na łodzi. Ciężki wietrzny dzień, bardzo ciężki. Wiatr miał siadać. A jak widać, no, a jak widać nie siada. Dobra. W miarę ciepło, ale słabo. Słabo z rybami, bardzo słabo z rybami. Jest z nami Jacek, dołączył do mnie. Dzień dobry. Zmieniło się tylko tyle, że zaczął kropić. Różne kolory, różne przynęty, w słońce, w deszcz. Efekt taki sam. Efekt ten sam, tak jest. Dzisiaj nagrywałem kamerą trolling, zobaczymy, czy coś będzie widać w ogóle. Bo ostatnio jak nagrywałem, to była tak woda zielona, że przynęta na lince w ogóle nie było widać, wiesz, taka mętna wszystko. No i ciszej, ciszej się robi, ciszej, ale ryby nie chcą się budzić. Gdzie ta drobnica uciekła? Czekaj, bo ja tu się nie, oczywiście nie wiem, co z tym podbierakiem się stało. Dobra. No, chociaż ryba. Uratował, uważaj na podbierak tylko, bo żeby nie zjechał, bo ja oczywiście go nie zamknąłem. Chociaż dziabnął malutki. Coś się... Jakaś ryba. Chociaż się coś zaczął dziać, no. Ale dziabnął, no. No, pyk. Coś było, coś jesiennego typowo. Dobry nastrój może przed wieczorem. Nie chciał powtórzyć. Nie chciał powtórzyć. Ale coś zaczęło pod wieczór gryźć. Chociaż, czy to jest gryzienie? Wiesz, przekładałem kij na tą stronę i on mi wtedy uderzył. Już nie miałem z czego zaciąć. Dlatego nie siedzi. Tak to mówią. Czujnym trzeba być cały czas. A nie tylko chwilami. Ciężko zachować czujność po całym dniu bez brania, nie? No ciężko jest, taki przychodzi osłabienie albo nawet takie z momentami znużenie. Słoneczko zachodzi, wiatr wieje prosto w kamerę, chociaż już mniejszy. Kończymy dzisiejszą walkę. Próbujemy jutro, aczkolwiek każdy na innej wodzie. Ale takie dni też bywają, żeby nie powiedzieć, że są częściej. Mroźny poranek. Bezwietrznie. Słońce już troszeczkę wyżej. Ale wyników lepszych brak. Klucze żurawi odlatują.
na zachód. Tu jeszcze sobie z brzegiem ten taki dryf zrobię do trzciny. O, tu trochę płyce i widzę to. Zobaczę, sprawdzę też płytszą wodę. Ale wydaje się, że spadające ciśnienie tych ryb też nie obudziło. Więc nie wygląda to dobrze. Jakieś osy jeszcze latają. Porzucam i kierunek do portu pomału będę obierał. Liczyłem na zdecydowanie lepsze dni, chociaż i ta pogoda, mocne wiatry, ci regulacja ciśnienia góra-dół. Nie pomagają w planowaniu wypadów. Dużo lepsza i stabilniejsza pogoda zaczyna się od poniedziałku, czyli standardowo.